podcast prowincjonalny. Zaprasza Łukasz Dziedzic. Marca 2022 roku rosyjskie wojsko wystrzeliło 8 rakiet w kierunku Jaworowskiego poligonu wojskowego. Zginęło 35 osób, ponad 130 osób zostało rannych. Międzynarodowe Centrum Operacji Pokojowych i Bezpieczeństwa, bo taką nazwę nosił cel rosyjskiego ataku, znajdowało się około 30 km od Lwowa, 20 km od granicy z Polską i 12 km od domu Julii, bohaterki 23 odcinka podcastu prowincjonalnego. Przy mikrofonie Łukasz Dziedzic, dzień dobry, cieszę się, że znów się słyszymy. Julia z córką przed bombami uciekły do Polski, na polską prowincję, do Zatora. Po 3 miesiącach wracają jednak na Ukrainę, mimo że wojna jeszcze się nie skończyła. Julia, dlaczego zdecydowałaś się opuścić Ukrainę? Co było takim bezpośrednim powodem? Bo mieszkasz tam raczej na zachodzie, który uważany jest przynajmniej na teraz, na dziś, za teren w miarę bezpieczny. Co takiego się zdarzyło, że postanowiłaś opuścić kraj? No, ja dużo dni myślałam, czy jechać, czy nie jechać, czy co robić. No, kiedy 12 km od mojego domu w Jaworie 8 bomb rzucili, wtedy już zdecydowałam, że trzeba jechać, bo boję się za dziecko. I już wtedy nie myślałam, co będę mówić, bo dużo mówią, że ty jesteś z Lwowa, to nie potrzebno jechać do Polski, bo jest w miarę bezpiecznie. I jakby słyszeliście te bomby, widzieliście? Tak, widzieli, bo nas jest blokposty i stoją nasze faceci na początku wiesia, każdy i pilnuje codziennie, co noc. I oni patrzyli te bomby i słychali te bomby i było czuć, jasne, bo to 12 kilometrów, to bardzo dobrze słychać. One cię nie wiem, obudziły? To bombardowanie cię obudziło? Jak to kiedy się dowiedziałaś o tym? No to było wieczorem. Wieczorem. Jeszcze nie spali. I no jest bombardowanie i co? I szybka decyzja, pakujemy się i no raczej to nie byłam, że od razu po bombach jadę na szybko. Jeszcze myślałam po tych bombach, nie? Że może już spokój, więc nie będzie. Jeszcze myślałam kilka dni, ale w końcu już zdecydowałam się jechać. Do Polski? Do Polski, tak. Masz związki z Polską? Tak, bo przez półtora roku jeździłam do Krakowa, do szkoły zawodowej. Skończyłam opiekun medyczny. I lubię Polskę. Często byłam tutaj w Polsce i mała możliwość jechać do Niemiec, gdzie indziej, no jest mi bardziej spokojnie i bliżej do domu w Polsce. A gdyby ci przyszło opisać Ukrainę, gdybyś chciała, powiedzmy, może to nie jest najlepsze słowo, zareklamować Ukrainę albo no, opisać kraj, w którym mieszkasz, żeby, nie wiem, zachęcić do przyjazdu albo żeby opowiedzieć komuś o Ukrainie. Co byś powiedziała? Jaka jest Ukraina? No, że w Ukrainie naprawdę mieszkam ludzie, którzy kocham swój kraj, to jest patrioty. I nas jest bardzo piękna przyroda. Dużo architektonicznych miejsc. No nie wiem, Ukraina dla mnie jest piękna, najlepsza w świecie. Naprawdę, bo to jest mój dom, tam się urodziła i
Wiedz pan, że na przykład w Ukrainie niebo jest inaczej. Dla mnie jest jasniejsze niebo w Inny Ukrainie. kolor ma? Inny kolor ma, no naprawdę. Polska jest piękna, bardzo lubię Polskę, no w Ukrainie jest kolory inaczej, że kolorowiejsze, takie jasniejsze wszystko dla mnie. Nie wiem czego, czy możliwe to jest w mojej głowie, ale dla mnie to jest tak. A powiedz mi, czy wy tam na Ukrainie spodziewaliście się, że taka agresja nastąpi? No bo wiadomo, niespokojnie jest przynajmniej od 2014 roku, ale czy spodziewaliście się, że coś się takiego nie. nastąpi? W ogóle się nie spodziewali. No, Wiadomo, że planuje się w jakiś sposób życie, nie wiem, swoje, rodziny, dzieci. Brałaś pod uwagę taką ewentualność, że trzeba będzie opuścić na przykład Ukrainę, że będzie wojna? Nigdy, żeby będzie wojna. No, były pomysły do wojny, że na przykład na jakieś zarobki, bo dużo ludzi jedą na zarobki, bo wszyscy wiedzą, że w Polsce większe zarobki, czym w Ukrainie. No nigdy, że po powodu wojny. To naprawdę. I nie spodziewałam się, że będzie wojna do tego dnia, kiedy rano przyszła babcia do mojego pokoju. Julia, wstawaj, wojna. I ja mówię, co, jak teraz muszę dziecko do przedszkola ubierać? Jaka wojna? Ja nie wierzę. To Julia, patrz, strzelają wszędzie. I Lwów jest, w każdym miasto jest bomby. No i wtedy się nie wierzę. Ja dzwonię do przedszkola, czy na pewno jest to zamknięte przedszkole. I nie wierzę, naprawdę. No to było coś... Chyba nie straszne, a więc nie rozumiała tego do końca, że wojna. A co planowałaś jeszcze w lutym na przykład, w styczniu, no, w ubiegłym roku? Jakie miałaś plany? Było dużo planów. Co chcieliście robić, no bo jesteś mężatką, macie dziecko. Tak, było dużo planów. Na przykład moje dziecko jeszcze nigdy nie było na morze, nie? I myślałam, co pierwszy raz, ono już 3 lata, że musi już pojechać dziecko na morze. I to było najpierwsze, co chciałam zrobić tym latem. No i wszystko tak zniknęło w jeden dzień. No myślałam, było dużo planów, bo chciałam z mężem już otwierać taki malutki biznes. I mój mąż jeździ na zarobki do Polski kilka lat i zbierali te pieniądze. A ja pracowałam w Ukrainie i zbierałem te pieniądze razem, żeby coś otworzyć i w końcu wszystko zginęło. Wierzymy, że będzie wszystko w porządku. Wszystko w porządku, czyli że wojna się skończy. Tak, jasne. Tylko, że skończy się wygraną Ukrainę. Tylko tak. W inne nie wierzę. Naprawdę czasami się boję, żeby nie było tej jadernej, nie? Ale... Jaderna, czyli bomba jądrowa, tak? Bomba jądrowa, tak. Mhm. No boję się, bo czasami to w głowie siedzi, nie? A kiedy przyjechałam do Polski, to 2 tygodnie nie wytrzymałam i na tydzień pojechałam do Ukrainy, bo nie mogła, nie było mnie na sercu niespokojnie, że jestem tutaj, a tam wszyscy i nie wiem, tutaj jest bardzo dobrzy ludzie w Polsce i dopomogli, wszystko zebrali, takie rzeczy dla uchodźców w Ukrainie, którzy ze wschodu uciekli na zachód Ukrainy. I powiedzła tam rzeczy i była tam tydzień. I naprawdę za ten tydzień to żadną noc, ja się całą noc nie spałam. No nie mogła usnąć normalnie, bo cały czas myślała, że w głowie, że coś zaraz wpadnie. A naprawdę codziennie było... Alarm? Syreny były? Tak, syreny. Codziennie, po kilka dziennie na... No. No teraz jesteś w Polsce, dziecko chodzi do przedszkola. Słyszałem, że świetnie sobie radzi z językiem polskim już. Tak, bardzo świetnie. Wczoraj byłam na występu. A, Dzień Matki. Dzień Matki i Dzień Ojca. To był taki dzień i ona bardzo...
No ja byłam w szoku. Ona dostała już jakąś rolę w przedstawieniu? No, ona była pszczółka. Oni się pszczółki, taka grupa pszczółek. I oni wszyscy razem śpiewali pieśni. I ona naprawdę, jakby ktoś nie widział, że ona jest z Ukrainy, nikt by nie odwrócił, że... Rozumiem, nie poznałby. Nie poznał, że ona jest Ukrainka, bo ona naprawdę co słowo, wszystko śpiewałam po polsku. Ja byłam urażona naprawdę, byłam bardzo przyjemnie i popłakałam się, kiedy patrzyłam to. Było naprawdę przyjemnie. No wiem, że czasami, kiedy patrzyłam te święto, to... No płakałam i z drugiego powodu? Tak, z drugiego powodu, że no, na przykład zabieram dziecko z Ukrainy, że nie wiem, no takie mam w głowie, że ukradnę dzieciństwo dziecku swojemu, nie? Bo jadę do Ukrainy, a w Ukrainie zamknięty przedszkole, a tutaj ona tak sobie fajnie radzi. No ale w każdym razie ona no, bardzo... Nie ty kradniesz dzieciństwo no, temu tak. dziecku, tylko no, ale... Putin. Putin tak, ale ja sobie tak zdecydowałam, że będę jechać. Masz na myśli to, że może lepiej dla dziecka byłoby zostać tak, w Polsce, w tak. jakimś, nie wiem, bezpieczniejszym i nie wiem, bogatszym kraju, tak? Tak, choćby na kilka miesięcy, nie? Ale ona chce na Ukrainę, ona chce do babci, ona codziennie, mama, kiedy pojadę na Ukrainę, mama, chce do babci, chce do swojego kotyka, ona ma kotyka, Alisa się nazywa. Ona już na pewno wyrosła, mama, bo kiedy jechała, ona była mała. No codziennie ona mówi o Ukrainie i ona dobrze, choć ma 3,5 lata, ona dobrze wie, że my jestem w Polsce, jestem daleko, ona już dobrze wie słowa, dziękuję bardzo. Dzień dobry, bo do wszystkich, nawet kogo nie znamy w ogóle, do wszystkich ludzi po drodze ona mówi dzień dobry i się podoba te słowo. Serce mówi Ukraina, tak. A rozum mówi tak. Może jednak Polska, może tak. jednak Ameryka, co? Tak, dokładnie. A co robisz na Ukrainie? Czym się zajmujesz? No teraz masz małe dziecko. Miałaś jakieś epizody związane z aktorstwem, z grą gdzieś, jakimś no filmem. Tak. Często biorę taki... nie wiem, jak to już... Casting. W castingu, tak? Tak. Nie tylko w castingu. W samym filmu też... Jakieś malutkie role, nie? Ale lubię to. I zdjęcie fotosesji też bardzo lubię i często. Ale to takie więc hobby, nie? To... No i śpiewasz. No śpiewam to też więc hobby. Nie jestem profesjonalem, ale to lubię. To jest to co lubię moje serce. Rodzice zostali tak. na Ukrainie. Tak, rodzice zostali na Ukrainie. No teraz jakby nie ma takiego problemu, że nie masz z nimi kontaktu. Telefony działają, jesteście tak. w kontakcie, rozmawiacie prawie codziennie. Tak, codziennie, no spokojnie. Co oni mówią? Oni cię namawiają do powrotu, czy mówią, żebyś została? Różne, ale większość, żeby nie jechała, nie? Żeby małe dziecko, pomyśl o dziecku, nie jedź. No jest taki, już nie mówię, że to jest moi kolegi. No ale jest dużo, że o, pojechała, to jest zdradnica Ukrainy, bo pojechała z Ukrainy, to ty nie jestem patriotką, ty... No ale co miałam się robić? Miałam walczyć? No nie wiem, interesuje ich. Po prostu siedzieć w Ukrainie i to dla nich nie, znaczy, że jestem patriotką. Ja lubię swój kraj, bardzo lubię Ukrainę i naprawdę jestem patriotką. I... Nigdy nie miałam sobie w pomysłach, żeby zradzić Ukrainę. To tylko chodziło o życie mojego dziecka. Wtedy wyjechałam do Polski. Tylko przez dziecko. Będziesz tam miała jakąś pracę? Będziesz miała się jak utrzymać? Jak tam jest teraz w tej chwili? No teraz tam jest ciężko z pracą, ale już się domówiła. Czeka na mnie praca. W moim wieściu czeka praca na... w fermie, blizutko mojego domu i
I ona działa na teraz, bo jest dużo zamknięto. I pójdę tam pracować. Nie będę siedzieć po prostu. Odwiedzisz nas kiedyś? Jasne, jak najbardziej. I... A jak tak przyjedziesz na Ukrainę po tym niedługim pobycie w Polsce i ktoś cię zapyta, jacy są Polacy, jaka jest Polska, to co mu powiesz? No, że... Słuchaj, jak tam było? Jacy to ludzie są? Co im powiesz? Że to jest ludzie wielkiego serca, to jest naprawdę bardzo dobry naród. Polacy to jest cudowni ludzie. Że tylko najlepsze będę mówić, bo naprawdę nie kłamię, tylko to i widzę. Nic złego, nic innego. Tylko najlepsze widzę w Polacach. To jest ludzi naprawdę wielkiego serca. Jeśli ta wojna, nie wiem, jeśli można powiedzieć w ogóle o tej wojnie, że niesie są coś dobrego, to chyba te kontakty, te przyjaźnie i to, co się podziało tak między ludźmi, mi się też wydaje, że to jest takie bardzo fajne. Nie? No tak, bo wierzę, że wojna się skończy. Okoliczności są tragiczne, ja wiem, umierają ludzie, codziennie giną tak. Setki, ale chyba nigdy jeszcze tak gorąco między sąsiadami nie było, tak mi się wydaje. To z jednej strony jednych sąsiadów nienawidzę wszystkim sercem, z Rosją. Nienawidzę naprawdę, a drugich sąsiadów Polaków to lubię wszystkim sercem. To taka różnica, jaki jest sąsiady, nie? I naprawdę, że ukraiński i polski naród bardzo się zbliżył. Ta wojna zrobiła bliżej nas wszystkich. I kiedy się skończy wojna, to naprawdę zapraszam Polaków wszystkich do Ukrainy, czekam. I wtedy my, Ukraińcy, będziemy przyjmować tak samo jak Polaki teraz nas i będę się cieszyć z tego, że wy przyjedziecie do nas. Tylko żeby się skończyła wojna. Julia, do zobaczenia w takim razie. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Do Polski przed rosyjską agresją uciekło już ponad 3 miliony 640 tysięcy Ukraińców. Podcastu prowincjonalnego słuchać można we wszystkich serwisach z podcastami, a także na kanale, na YouTube oraz od czasu do czasu na antenie Radia Danielka. Bardzo dziękuję Elżbiecie i Alfredowi za wytrwałość we wspieraniu podcastu w serwisie patronite.pl. Zapraszam na kolejne odcinki. Do usłyszenia.